Prezydencie, Panie Pośle, Panie Kuratorze, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży. Tak jak rozmawiałem przed przyjazdem tutaj w Urzędzie Miasta z Panem Prezydentem, ja nie wiedziałem, że ten obiekt jest taki imponujący, bo kiedy my dajemy pieniądze, to tak naprawdę ja podpisuję tylko tę decyzję, a moje sugestie tylko ewentualnie są brane pod uwagę. Cała dokumentacja, ja jej nawet na oczy nie widziałem, robią to pracownicy, dyrektor departamentu, ale powiem Państwu, że przerosło to moje najśmielsze oczekiwania, bo jestem ministrem od roku, niecałego. Jeżdżę trochę po Polsce, oglądam obiekty, ale tak dużego obiektu i tak funkcjonalnego, 4 w 1 czy 5 w 1, bo liczyłem, ale już nie będę teraz sprawdzał tego, no nie spotkałem. I chwała za to Panu Prezydentowi, że on rozumie potrzeby przede wszystkim dzieciaków, młodzieży i puławskiego sportu. Jest to człowiek, któremu warto powierzać pieniądze publiczne, bo pamiętajmy, że pieniądze publiczne, które Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje na dofinansowanie takich inwestycji, to są pieniądze z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, to są pieniądze Totkowiczów, którzy ciągle grają w tego mitycznego Totolotka i szukają tego miliona. I te pieniądze są naprawdę w dobre ręce przekazywane, bo samorządy, takie samorządy jak samorząd Puław, zasługuje na to, żeby dofinansowywać taką działalność. Pan prezydent wspomniał o tej wielkiej hali sportowej, którą budujecie. To będzie hala sportowa na 1600 plus dostawki 3700. Dobrze zapamiętałem? Czy 3400? 3400. Będzie to hala, która będzie jedną z najpiękniejszych hal na Lubelszczyźnie. Ja mogę tylko z tego miejsca powiedzieć, że razem tu z siedzącym panem posłem, z panią minister Sadurską zrobimy wszystko, żeby Ministerstwo Sportu znalazło pieniądze, bo nie ukrywam, będzie to duża inwestycja. Oczekiwania pana prezydenta są bardzo wysokie, a chętnych jest bardzo dużo, ale tutaj z tej pozycji ja mogę państwu powiedzieć, że będziemy wszystko robić, żeby tak dobry samorząd, jakim jest samorząd puławski, dostał to dofinansowanie w kwocie jak najwyższej, bo to mamy różne kwoty dofinansowania, ale będziemy się starać, żeby to była jak najwyższa kwota. Kończąc, gratuluję Panie Prezydencie, gratuluję Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, gratuluję Wam, Droga Młodzieży, że będziecie mogli spędzać bardzo pięknie czas na lekcjach wychowania fizycznego, a także czas, gdzie będziecie w klubach sportowych, będziecie na różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, ćwiczyć na tych boiskach i być może, tak jak Pan Prezydent powiedział, będą późniejsi mistrzowie, nie tylko Czerniak, nie tylko Szyba, ale i może Kowalski, może i Wiśniewski, nie wiem jak się nazywacie, ale życzę Wam tego, bo dzięki takim obiektom jest zasiane ziarno, które być może przyniesie myślony plon sportowy za kilka bądź kilkanaście lat. Gratuluję pomysłu, gratuluję wykonania i zapraszam do współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dziękuję.